Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu Jacek Bednarek. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. W odcinku 48 dziś w studiu telewizji TVT jest światowa legenda himalaizmu. Zdobywca korony Himalajów i Karakorum, 14 ośmiotysięczników, zimą w 1980 roku wspólnie z Leszkiem Cichym dokonał pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Jako pierwszy człowiek na świecie zdobył ośmiotysięcznik w jedną dobę. Drodzy Państwo, gwiazdozbiór śląskiego sportu, pan Krzysztof Wielicki. Witam Pana bardzo serdecznie w programie. Panie Krzysztofie, co u Pana słychać? No, wszystko dobrze. Zdrowie dopisuje. Widać. Plany są, bo wiadomo, jak się nie ma planów, to trzeba się położyć na szynach. Natomiast jak są marzenia i jakieś cele ciągle... Wydawałoby się, że na emeryturze to człowiek już, prawda, siedzi w ogródku. Tak nie jest w moim wypadku. Myślę, że jestem bardziej aktywny teraz niż przedtem. Tak to jest z ludźmi dynamicznymi, tymi, którzy coś w życiu osiągnęli, chcą osiągać do końca. No i to się chwali. W takim razie będziemy tutaj o tym rozmawiać. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, czy ma Pan jeszcze okulary spawalnicze z 1980 roku? Niestety nie mam tych okularów, aczkolwiek na szczęście się zarejestrowałem na licznych zdjęciach i na filmie. To jest właśnie dowód na to, że nie sprzęta człowiek decyduje o sukcesie. Bo no właśnie. Nie tylko te okulary, mieliśmy różne siermiężne rzeczy, kurteczki ortalionowe, prawda? Szaliczki, sweterki wełniane, pumpki wełniane i jakoś się dało. To jest właśnie dowód na to, że nie zawsze sprzęt daje gwarancję sukcesu. Czasem człowiek decyduje. Chyba w sporcie generalnie człowiek decyduje o sukcesie. Przez większość Pana życia, Pana pasją są wysokie góry. Moim gościom w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu zadaję to pytanie o ten początek. Jak trafili do sportu? Jak to było w Pana przypadku? Czy już jako młody chłopak marzył Pan o... Muszę się przyznać, że nie marzyłem, bo urodziłem się na wsi, w Wielkopolsce. I no, dla mnie takim moim medium to był las, prawda? I budowanie szałasów, tam gdzieś takie różne podchody, ziemianki, żeby, prawda, jak napadną nas wróg, to się musimy gdzieś tam chować. Ale miało na mnie na pewno duży wpływ potem harcerstwo, które w szkole średniej, liceum uprawiałem, że tak powiem, że tak można to słowo użyć, takie prawdziwe harcerstwo, czyli od najniższego szczebla do najwyższego, a to pozwalało jednak... Czy był Pan jakimś harcmistrzem? Nie, tak nie, do przewodnika doszedłem, ale ja mówię o tych takich tam poszczególnych, łącznie z trzema piórami, z innymi. No to było takie harcerstwo bardzo wymagające, zresztą bardzo fajne, bo wtedy nie było tyle możliwości, prawda, realizacji się tak jak dziś. Ale ludzie dziś z tego nie korzystają. No pewnie tak jest. A my korzystaliśmy i wszystkie biwaki, spotkania, podchody, jakieś zabawy terenowe, gry terenowe. Zawsze to gdzieś działo w terenie, w outdoorze lub w górach, obozy co roku. I to już właściwie taki był pierwszy dla mnie ważny moment, że już będę chciał gdzieś wyjeżdżać w góry. Turystycznie miałem na myśli oczywiście. Ale kiedy zacząłem studiować we Wrocławiu, to przy jednym z wyjazdów gdzieś tam w góry, no co, w każdy weekend wjeżdżaliśmy. O których Pan mówi górach? Mówię o Sudetach teraz, najbliższy, ale bywaliśmy w innych, ale generalnie Sudety, bo z Wrocławia najbliżej. Przy którymś wyjeździe pojechałem w okolicy Jeleniej Góry, w Góry Sokole. Zobaczyłem ludzi spinających się. Z kolegą przyjechałem. Tak mi się to spodobało, pomyślałem, oni się spinali z linami. My nic nie mieliśmy, tak, przyjechaliśmy jako turyści, prawda? I kolega mnie podpuścił i mówi, słuchaj, wejdźmy na tą skałę, nie? Dosyć trudna taka była, prawie że pionowa. Ile miała wysokości? Z 8 metrów. To już się można nieźle poturbować. No i właśnie, już jestem pod koniec tej spinaczki. Taki strach mnie obleciał, po prostu nogi mi się trzęsły jak telegraf tak zwany. Bo nie umiałem tam gdzieś złapać czegoś, wyjść, ale udało mi się wyjść na tą skałkę, łatwe było zejście z drugiej strony. I wtedy pomyślałem, to jest to. Bo ja wydaje mi się, że człowiek w młodym wieku szuka czegoś, szuka. I ten moment tej emocji, które tam przeżyłem, zdecydowały, że to już pozostało moją pasją, bo hobby można zmienić, prawda? Pasji się nie da, z pasją się umiera. I to już wiedziałem, że będzie... Że góry to jest... Że góry będą moją pasją do końca życia. Mimo ostrzeżenia, jakie miałem, bo miałem ostrzeżenie. Po dwóch tygodniach gdzieś
spadłem tam o 8 metrów, potłukłem 3 lędźwie, L1, L2, L3, kompresja kręgosłupa, gorset taki gipsowy. Te gorsety to w Pana życiu one pojawiły są... się jeszcze kilka razy, ale tak? Można powiedzieć, że taki... Pana karierze. Taki wypadek po 2 tygodniach kazałby mi się zastanowić. Stary, może nie iść tą drogą. Ale nie? Może to był taki test. A to u mnie było odwrotnie właśnie. To właśnie taki test, czy chce, czy nie. A tak? Tu tak, u mnie było odwrotnie. Pan zniechęci? A ja będę, właśnie będę to robił. Mhm. Także, no ale gorset rozcięliśmy sobie tym brzeszczotem, także nie ma problemu. Czyli tak pan zaczynał. Wszedł no pan... ale oczywiście to była pierwsze wyjście, ale potem natychmiast zgłosiłem się do klubu wysokogórskiego. Byłem sympatykiem. We Wrocławiu, tak? Tak, nie można było tak od razu przystąpić do klubu. Najpierw się sympatykiem. Mhm. Żeby zostać członkiem klubu, to przeważnie 1,5-2 lata trzeba być sympatykiem, bo to tak był testowany człowiek. Prawda? No, pod względem moralnym, etycznym, różnym takim, prawda? Może mniej sportowym, a bardziej etycznym, prawda? Mm-hmm. Trzeba było mieć wprowadzających członków, którzy starszych, którzy gwarantowali za mnie i za wszystkich zresztą, prawda? Wszyscy mamy wpisane gdzieś tam w dokumentach, kto dawał gwarancję. Tego wprowadzającego. Tak, no bo to... No i od razu się zaczęło to, co wtedy było bardzo obecne i bardzo dobre, bo było bardzo bezpieczną drogą, czyli wspinanie od najniższych gór do najwyższych, zdobywanie doświadczeń, jeden kurs, drugi kurs, trzeci kurs, letni, zimowy, ale co charakterystyczne, te wszystkie kursy nie odbywały się w charakterze komercyjnym, tylko starsi, bardziej doświadczeni koledzy, był wyjazd na sobotę, niedzielę czy na parę dni, to zabierali 3-4 młodych i w ten sposób mogliśmy się uczyć przy nich, prawda? Uważam, że to był bardzo dobry taki sposób na kształcenie się, prawda, w górach. No właśnie, to proszę powiedzieć, czy wszedł pan na przysłowiowy dach świata wiele razy? Mówiąc o Himalajach. Na 8000 tam parę razy byłem. No był pan parę razy. Ja miałem przyjemność też być w studio tutaj z Sebastianem Kawą, który latał nad Himalajami Szybowcem. Wiem o tym. Też, a ja miałem z nim przyjemność latać nad Tatrami tak? Potem, więc też dla mnie duża frajda, duża przyjemność. Ale wracamy do pana. Czy pamięta pan ten swój pierwszy dzień w Wysokich Górach? Czy miał pan wtedy idola takiego właśnie człowieka, którego pan naśladował albo, no nie wiem, chciał pan dogonić w tym... Zmartwię pana. Nie. Bo to nie dotyczy tylko mnie. Rzadko, prawie nie znam człowieka, który miałby swojego idola. Ten sport jest w tym strasznie sporcie. Dziwny. Dlatego, że w tym sporcie każdy, kto rozpoczyna karierę górską, to mówi, ja idę swoją drogą. Nie będę nikogo naśladował, bo każdy uważa, że to jest bardzo intymne zajęcie, prawda, wspinanie. Tak. Że każdy chce podążać swoją własną drogą, nie kopiować jakikolwiek. Oczywiście nie chcę tu powiedzieć, że nie mieliśmy pewnego dystansu i pewnej, no nie wiem, jakby to nazwać, do ludzi, którzy osiągnęli wielkie rzeczy, Hillary, Bonington, Desmizel i inni, no, bardzo znane postacie. Mieliśmy do nich no, taki stosunek, że są bohaterami dla nich byli, ale co nie oznaczało, że my chcemy robić to samo, co oni. Mhm. Ale byli tam w tym tle, pokazywali. Oczywiście, że tak, książki. Wtedy nie było, w Onecie nic nie było, znaczy, przepraszam, w telewizji nic nie było, w internecie nic nie było. Nie było internetu. My książki czytaliśmy. Mhm. Czasem parę książek było przetłumaczonych z francuskiego, z angielskiego na polski, no to myśmy się rozczytywali w tych książkach. Dla nas to były gwiazdy w ogóle, prawda? Ale tak jak mówię, nie mam takiego idola. Jeśli pan zapyta moich 30-50 kolegów, to też panu tak powiem. Powiedzą to samo. W 1980 roku wspólnie z Leszkiem Cichym weszliście jako pierwsi ludzie na Mount Everest zimą. To proszę powiedzieć, jak to jest, kiedy niemożliwe nagle staje się rzeczywistością? Takie when the dreams come true? Nie, no to przede wszystkim nie była moja idea. Proszę pamiętać, że w ogóle zima w Himalajach była ideą starszych kolegów, którzy... Wiedząc o tym, że tej wielkiej historii nie napiszemy już, bo ona została już napisana. W 1950 a 64 roku zdobyto wszystkie szczyty 8000 bez Polaków. I ktoś tam wymyślił zaraz, jeśli już tam się nie zapiszemy w tych pierwszych... To trzeba iść w inną niszę, tak? Tak. I ktoś tak sobie wymyślił zaraz, że zimą się nikt nie wspinał w Himalajach. Nikt. No to Polacy. No to Zawada mówi, bierzemy zezwolenie. A Zawada zawsze mierzył wysoko, bierzemy najwyższy szczyt od razu, bo mógł wziąć niższy, prawda? Przecież myśmy nic nie wiedzieli o zimie w ogóle w Himalajach, jak tam jest. Ale Zawada mówi, nie, bierzemy najwyższy szczyt Everest. No po długich tam pertraktacjach w końcu to zezwolenie otrzymaliśmy jako pierwsi. Ja pojechałem tam z rezerwy, muszę się przyznać, bo ja nie miałem żadnego szczytu ośmiotysięcznego jeszcze. Czyli debiut. No, miałem 7000 szczyty. Ale pojechałem się, cieszyłem jak dziecko, prawda?
bo no, pojechać na narodową wyprawę, no, piękny cel, ale wiedziałem, że jadę tam do roboty, tak jak wielu w moim wieku kolegów. Pojechaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ktoś musi wejść, to jest zespół, a trzeba pracować, prawda? I będziemy wszyscy pracować na wspólny sukces. Potem się okazało, że ja akurat miałem dosyć dobrej kondycji, w dobrej formie i cały czas tam byłem z przodu, podczas akcji górskiej, która trwała tam 6 tygodni. I już wiedziałem, że jakieś tam szanse będę miał. Zresztą w trójkę wchodzimy na przełęcz południowy z Cichym i z Walkiem Fiutem, 8000, jako pierwszy zimą, to mieliśmy już przyczółek. Już byliśmy na 8000. Sądziliśmy, że odpoczniemy, zejdziemy do bazy, odpoczniemy i będziemy atakować szczyt. Tymczasem w drodze do bazy, w obozie drugim, dowiedzieliśmy się, że zezwolenie nam formalnie rząd Nepalu przedłużył tylko o 2 dni, do 17 lutego. Sądziliśmy, że do końca lutego będziemy mieli. No to co, już nie mogliśmy schodzić na dół, odpoczywać, tylko musieliśmy z powrotem do góry. Ale poszliśmy już z Leszkiem, z którym się wcześniej nie wspinałem, a wcześniej się z Walkiem wspinałem. No za pewną sprawą, otóż do Walka przyjechała narzeczona do bazy i Walek zszedł do bazy, stracił Everest, ale z tą kobietą jest do dzisiaj. Czyli coś zyskał. Coś za coś. Coś zyskał. Coś za coś. No właśnie. No a ja się z Leszkiem związałem i w ostatnim dniu zezwolenia, czyli 17 lutego, wchodzimy na szczyt. Bo ja wiem, myśmy się tam za bardzo nie cieszyli, bo tam myśleliśmy tylko o tym, jak zejść. Bo wiało mocno. Czyli pytać go, gdyby go dzisiaj zapytać, to by powiedział, no dobrze, przyjechała do mnie, ale mam żonę przynajmniej. Tak, tak, tak. Czy to jest do dzisiaj, to tak. No, to jest plus. No to dobrze, proszę powiedzieć, kiedy weszliście na Mount Everest, co pan zobaczył? Jak to jest? Nic nie było widać, bo wiało tak, że zobaczyliśmy tylko ten trójnóg taki aluminiowy, który był na szczycie. Ważny element, ponieważ zawada oczywiście przez radio, bo się zgłosiliśmy, ale dopiero ze szczytu się zgłosiliśmy, z drogi się nie zgłaszaliśmy nigdzie. On pytał przede wszystkim o ten triangul, czy jest, bo chciał mieć wiedzieć, że jesteśmy na pewno na szczycie. Chińczycy to 4-5 lat przed nami zostawili, na dowód, że tam byli, prawda? No i oczywiście próbowaliśmy zrobić zdjęcia, ale oczywiście mieliśmy takie aparaty Smiana Certa w ogóle. Jedno zdjęcie mamy ze szczytu. A pamięta pan ten właśnie tą pierwszą chwilę, tą pana pierwszą chwilę? Ja pamiętam, bo Leszek szedł przede mną. Leszek szedł przede mną i nagle zobaczyłem, że trzyma ręce do góry, tak. Znaczy, tak, jak na mecie. No, także jest na szczycie. I wtedy wiedziałem, że już jesteśmy na tym. No i mieliśmy taką dużą potrzebę powiadomienia przyjaciół wszystkich w bazie, że jednak zdobyliśmy ten szczyt. Leszek zajrzał do rurki, wyciągnął taką kartkę z takim message'em, z takim wiadomością. Taki Amerykanin napisał tam, że zaprasza do Anchorage, jak ktoś tam będzie. Zostawił numer telefonu, mieliśmy dowód po prostu, że byliśmy. To było najważniejsze, prawda, dla Andrzeja Zawady i dla nas wszystkich. Zostawiliśmy różaniec od Jana Pawła II, wzięliśmy śnieg do badań, termometr Minmax zostawiliśmy. Czyli zabezpieczyliśmy sobie. Bo takie czasem zwyczaje były, że coś tam się zostawia, prawda. Ale myśleliśmy, proszę wiedzieć, tylko o zejściu. Zbliżała się noc, bardzo późno, ja miałem straszne problemy w zejściu. Nie mogłem znaleźć namiotu na przełęczy 8000, gdzie trzeba było zejść. Było tak ciemno w ogóle, zgłupiałem, wiatr wiało, nie wiedziałem, bo to jest taka szeroka jest ta przełęcz. Nie potrafiłem znaleźć tego namiotu. Ale Leszek szedł trochę przede mną wcześniej, już był w tym namiocie. No ale finalnie doszedłem do tego namiotu i pierwsze co to zrzuciłem buty i zacząłem nogi wsadzać do palnika, bo już wiedziałem, że mam, bo pół roku wcześniej już raz przymroziłem, teraz drugi, już wiedziałem, że nie będzie dobrze. Oprócz wspomnianego już Mount Everestu, wszedł pan zimą jako pierwszy człowiek na świecie na Kanchenjungi i na Lhotse. Na Lhotse wszedł pan samotnie w gorsecie i w Sylwestra. Proszę powiedzieć, skąd się u pana wzięła taka wola bycia pierwszym? Takie chyba musiało fascynować pana coś takiego, że chce pan zrobić coś takiego, czego jeszcze nikt przed panem nie dokonał, tak? Dokładnie, ja to nazywam, że to trzeba mieć taką cholerną potrzebę pisania historii. I to nie tylko mnie, ale w całym moim pokoleniu, całe moje pokolenie chciało pisać tą historię, bo tak jak mówiłem, mieliśmy te, prawda, ciężkie czasy, gdzie nic nie zrobiliśmy jako Polacy. W związku z tym mieliśmy takie parcie, że chcieliśmy się zapisać w historii. I co? Jeśli byliśmy na Everestie zimą, no to pozostali koledzy z różnych klubów zresztą uwierzyli, że się da zimą wspinać na 8000. I tak padały kolejne szczyty. Daulagiri, Annapurna, nie Annapurna, przed Daulagiri, Manaslu, Annapurna trochę później. I z wyprawy na wyprawę. I ktoś pomyślał, zaraz, jeszcze trzeci szczyt ziemi, Kanchenjunga. No to pojechaliśmy na Kanchenjungę. Wchodziłem tam z Jurkiem Kukuczką.
Niestety na tej wyprawie straciliśmy naszego przyjaciela Andrzeja Czoka, który zmarł na obrzęk płuc. Ale ta eksploracja zimowa się tak rozwinęła, że gdzieś w połowie lat 80. otrzymaliśmy już taką ksywę Ice Warriors od kolegów z zachodu, czyli lodowi wojownicy, bo rzeczywiście pierwsze 6 szczytów 8000 zostało zdobytych po raz pierwszy przez Polaków. W związku z tym wiedzieliśmy już, że to jest dobra droga, żeby napisać historię. Będą nas postrzegać jak lodowych wojowników, trzeba to robić. Chociaż nie tylko, bo w moim pokoleniu były wejścia alpejskie, szybkie, selowe, trawersy, styl alpejski, bardzo dużo było różnych takich nowości, które pisały pewną historię, prawda? A lotce to, na lotce to ja wchodziłem zimą rzeczywiście sam, ale to nie znaczy, że ja chciałem tam wchodzić. No właśnie, sam. Jak to jest możliwe wejść samemu i to jeszcze w gorsecie? No, gorset sobie, prawda? Przybrałem tak? sobie parę miesięcy wcześniej w Indiach, w Garwalu, dostałem kamieniem w głowę. Mnie skróciło centymetr i któryś tam trzon TH8 się kompresja zrobiła. Wbiło mnie tak. Dostałem kolejny gorset, ale gorset to tam dało się w nim chodzić, prawda? Tylko lekarz sobie nie wyobrażał, że ja chcę gdzieś jechać na wyprawę. No więc właśnie o to chodzi. A ponieważ Belgowie nas zaprosili do wyprawy na Everest i Lhotse, bo oni chcieli zdobyć Everest zimą. Myśmy już mieli za sobą, no ale mówili, jako lodowi wojownicy nam pomożecie, doświadczeni jesteście. Siebie drudzy. Tak. Ale my postawiliśmy warunek, że dobra, ale jeszcze jest Lhotse obok, szczyt 8000, który jest niezdobyty zimą, czwarty szczyt ziemi. I my myśleliśmy oczywiście już o Lhotse, a nie o Everestie. I koledzy polecieli, ja się długo wahałem, bo bałem się lekarzowi powiedzieć, że ja chcę gdzieś jechać, tego, no ale pomyślałem, taka gratka, Lhotse niezdobyte zimą, żona pokazała tu, nie? Wsiadłem w samolot, poleciałem, dołączyłem do Belgów i do przyjaciół. Belgowie zakończyli działalność na 800, gdzieś w okolicach świąt, zrezygnowali, zeszli. My zostaliśmy w trójkę, właściwie w czworo, ponieważ jedna dziewczyna z Belgii jakoś poczuła do nas bluesa i została z nami. Byliśmy w czwórkę. No i teraz przed nami Lhotse. No to koniec grudnia, idziemy do na 6500, do kota zachodniego. Ja widzę, że wiatr trochę ucichł, bo podstawowy problem zimą to jest silny wiatr, nie? Tak zwany jet stream, który potrafi wiatr 150 na godzinę, nie ma szans, jak nie ma okna pogodowego. I widzę, że jest takie lekkie okno pogodowe, bo ten pióropusz jest malutki, czyli jest mniej wiatru. I mówię do Andrzeja, Andrzej, trzeba iść natychmiast, bo znów bo te okna trwają dzień, dwa czasem. A on mówi, no wiesz, Leszek, trochę źle się czuje, Ingrid coś była przeziębiona. Mówi, poczekajmy dwa dni, pójdziemy razem, nie? A ja mówię, nie Andrzej, no trzeba iść. Oczywiście uciekłem. Przesiedziałem na 7400, w namiocie nad ranem ruszyłem do szczytu. No i muszę powiedzieć, że bardzo dużo przeżyłem w zejściu, bo te uderzenia rakami w lód, to ten mój kręgosłup dostał taki ból, że musiałem odpoczywać co 20 stopni. No to powodowało, że wolno schodziłem. A oni mieli lornetkę, mnie obserwowali. I widzieli, że jak nie dojdę do tego namiotu, no to nie dojdę. I po raz pierwszy zobaczyłem, nie może nie po raz pierwszy, tylko po raz pierwszy spotkałem się z tak zwanym partnerstwem psychicznym albo na odległość. Bo zobaczyłem taki czarny punkcik, który idzie w moim kierunku. To nie mógł mi podać rączki ktoś tam, ale sam fakt, że ktoś idzie, to takiego powera dostałem, uwierzyłem w to, że dam radę. Bo to tak czasem jest, że wystarczy spojrzeć na kogoś, wiem, że mogę liczyć na kogoś. I rzeczywiście już wieczorem szedłem do namiotu, Leszek Cichy, mój partner, gotuje herbatkę. No, mieliśmy wspaniałego Sylwestra. Było to pierwsze wejście solowe, pierwsze w gorsecie i pierwsze zimą. Jak już wcześniej powiedziałem, był pan na dachu świata wiele razy. W 1984 roku na Broad Peak wszedł pan, a raczej wbiegł pan solo. No, otrzymałem taki... 22 godziny trwało pana wejście i zejście do bazy. Tak? Taki austriacki alpinista. Na Daulagiri, o ile dobrze to wypowiadam, dobrze. Potrzebował pan tylko 16 godzin. Czy lubił pan ścigać się w górach, tak jak lekkoatleci? Ja się z nikim nie ścigałem, tylko z czasem, tak. Bo ja nigdy nie wyjeżdżałem samotnie z domu, nigdy, zawsze z wyprawą. To, co robiłem potem, moje wszystkie salowe wejścia, to idea powstawała na wyprawie. Może zbyt duży głód emocji niż inni, może coś takiego musiał odpowiedzieć, albo
pod Broad Peakiem, to mnie ktoś tam podpuścił z chłopaków, że tak szybko się wspinał, żebym chyba w ciągu dnia wszedł. No ja to spróbuję i wszedłem, prawda? No właśnie, tutaj też gdzieś tam przygotowując się do programu, dowiedziałem się, że pan tak trochę się zachowywał jak taki lekkoatleta, który kończy ten bieg i ta końcówka, albo ja byłem chodziarzem, więc też te ostatnie 10 km na 50 starałem się iść na maksa. Nie ukrywam, że tam ostro szedłem. Po zejściu do bazy była austriacka wyprawa, Hans Schell, taki znany alpinista, dał mi ksywę Flying Horse, czyli latający koń. Bo rzeczywiście byłem bardzo szybki, a no, wie pan, w górach szybkość jest bardzo ważna, jeśli również chodzi o bezpieczeństwo. Mm-hmm. Im krócej człowiek jest w ścianie, tym lepiej, nie? Mm-hmm. Ze względu na obiektywne niebezpieczeństwa. Ale to było może takie ważne, że ja to zrobiłem pierwszy w historii. Powiem panu, że parę lat później jeszcze parę osób w podobny sposób weszło na 8 tysięcy. To znaczy, że jak się złamie jakąś barierę, ktoś raz zrobi, prawda, to potem, tak, ktoś tam zrobił najpierw 2 godziny maraton, tak. I pierwszy potem okazał, że inni też to zrobią. Czyli jak się da przykład, to wtedy jest szansa, że inni też to robią. A na Daulagiri to sobie pomyślałem, że tak, bo ja byłem na szczycie, no, drogą normalną wchodziłem, ale potem tak mi się spodobała ta wschodnia ściana. Pomyślałem sobie, że się wespnę nią, no tam, podżyłem tam mocno. Mm-hmm. Zdobywał pan góry zimą, bił pan rekordy czasowe, wytyczał pan nowe drogi, ale również robił pan te wejścia solowe, czyli samotnie. No to jest... Przypomnę teraz te fakty, te szczyty. Więc mamy tak, Broad Peak, Daulagiri, Shishanpanga, Gashelbruma 2, tak? Na szczególną uwagę zasługuje pana zdobycie Nanga Parbat, którego obserwowali z dołu pasterze pakistańscy, tak bodajże? A, pakistańscy, dokładnie. Dlaczego lubił pan zdobywać góry w pojedynkę, solo? Czy no ja myślę, jest pan że to... samotnikiem? Nie, właśnie, że nie jestem samotnikiem. To jestem bardzo... Kocham ludzi i nie jestem samotnikiem. Bo te wszystkie moje wyjścia solowe, oprócz tego ostatniego, to przeważnie była jedna noc, jedna doba. Ale zawsze byłem w bazie z przyjaciółmi, prawda? I to, co powiedziałem wcześniej, ten głód emocji, no, zachłanność taka. Bo są ludzie, którzy nie potrzebują emocji, a ja byłem, pewnie jeszcze jestem zachłanny na emocje. Ja je muszę mieć. Bo poza tym... poza tym taka Daulagiri, wschodnia ściana, to dla mnie było też coś takiego, nie wiem, to w życiu czasem mamy coś takiego, że mówimy, bo ja nie umiałem, nawet w książce nie miałem się wytłumaczyć z tych moich wejść celowych, nie wiem dlaczego to robiłem, bo to tak jak mi przychodziła pewna noc i decydowałem, że o, teraz zrobię. Czyli taki impuls chwili, tak? Tak, ale potem człowiek staje pod ścianą i dla mnie to było takie, wie pan, sprawdzam się, wie pan, co to jest, sprawdzam się? Człowiek stoi tak mówi, a sprawdzę się, nie? Jak daleko mogę jeszcze się posunąć? Oczywiście jest tam pewne ryzyko, prawda? Sprawdzam się. To jest trudne do tłumaczenia, prawda? Ale czasem zarzucano mi, że to było ryzykanstwo, ale ja uważam, że jest różnica między ryzykanstwem a ryzykiem. Mm-hmm. Bo ryzyko jest wpisane w alpinizm. Zawsze. Natomiast ryzykanstwa można unikać. Starać się unikać. Oczywiście, gdybym ja poszedł na wschodnią Daulagiri i chciałbym ją zrobić w drugim roku wspinania, no to mogli koledzy powiedzieć, ty stary, ryzykant jesteś. Ale po 20 latach wspinania, po wielu doświadczeniach, że ja spędzałem w górach po 6-7 miesięcy, w górach wysokich, no to już było ryzyko tylko, ale on właśnie dawał tą adrenalinę, którą się karmiliśmy, nie tylko ja, ale wielu moich przyjaciół. Wjeżdżając na drogę ryzykuje pan, natomiast można też na tej drodze być ryzykantem. Tak, to samo ja uważam, w górach jest podobna różnica. Oczywiście idąc po kolei Shishapangme też, tak sobie myślałem, południowa ściana, mówię, koledzy poszli na drogę słoweńską, a ja mówię, a ja sobie zrobię solo. Ale razem byliśmy w bazie. Tam też podżyłem ostro, no też robiłem całą noc i prawie cały dzień. Mhm. Natomiast na Gashelbrum to tak przez przypadek wszedłem sam, bo mój partner jeszcze nie był gotowy do wejścia na szczyt. I on został sobie w trójce, a ja poszedłem sam na szczyt. I tam łatwa, to była łatwa góra, zresztą świetna pogoda i jakoś tak tej samotności tam nie odczułem, bo to trudno nazwać solowym wejściem, bo myśmy z wyprawą, ale takim autentycznym, solowym od A do Z, wyprawa solowa, można by powiedzieć, to było Nanga Parbat. Ten ostatni szczyt do korony mój. I to jest w ogóle dziwne, bo nie powinienem tego robić. To było kompletnie nieprofesjonalne.
jak rozmawiam z młodymi chłopakami, to im daję przykład, jak należy postępować. Mhm. Tylko wie pan, jest takie słowo angielskie na cztery litery, luck. Mhm. Albo się go ma, albo się go nie ma. Ja miałem ten luck, ale nie powinienem tego robić. Ale historia była dosyć skomplikowana, bo kiedy zdobyłem ostatni 11, 12 szczyt do korony, ja chcę zaznaczyć, że ja nigdy nie kolekcjonowałem szczytów. U mnie to był wypadek zawsze przy pracy. No, jeśli się ma wyprawa. Ciągle na nową górę, to przybywało po prostu jeszcze. Mm. Rywalizacja była tylko raz. Kukuczka Messner. Messner 86, Kukuczka 87. I to nie oni rywalizowali. Media wywołały ten temat. Jak zawsze. I media je wciągnęli ich do tej rywalizacji, prawda? Ale kiedy skończył Messner i skończył Jurek, to już przestało, nikogo to już nie interesowało. Mm. Game is over, prawda? Mm. Ale no, jak przybywało tych szczytów, to byłem blisko, kiedy zdobyłem 11 i 12 właśnie na Gastrobrumach w silnym zespole z czołowymi zawodnikami, Rob Hall, Wistus, no czołówka światowa. W 16 dni zdobyliśmy 2 szczyty. Wróciłem do kraju, no i oczywiście w klubie chłopaki tak mówią, stary, zostały ci te 2 szczyty, nie? Może byś w końcu skończył tą koronę. Ja mówię, tak, łatwo powiedzieć, K2 wielokrotnie próbowałem. Nowymi drogami, zimą, na różne sposoby. 3 razy zimą próbowałem K2. I miałem cały czas niezrobione K2, bo tak jak mówię, myśmy zawsze mierzyli wysoko. Nie chcieliśmy robić tam rzeczy, te, które już zostały zrobione, tylko chcieliśmy, żeby coś wniosło do historii. No bo drogi jest coś takiego. No i zawsze 200 metrów od szczytu, 300 metrów, raz 70 metrów od szczytu. Ale nie K2, ale już to, z tą górą byłem zapoznany, że tak powiem. Wiedziałem, że ona mi nie daje spokoju. Natomiast ostatnią górę, którą miałem zdobyć, była Nanga Parbat. Kompletnie nieznana mi góra, leżąca całkowicie na terenie Pakistanu. Znałem oczywiście tą tragiczną historię niemieckich wypraw przed wojną, gdzie tam ginęli jak muchy Niemcy na tytuł. No tragicznych tam było kilka wypraw, tylko znałem z historii. Ale ta góra mnie nie interesowała. No, ale w tym momencie, jak przy tych 12 zostały te 2, no to mówię, może te dwa trzeba by zrobić. Tylko miałem dylemat, jak to zrobić, bo tylko w sezonie letnim można. Ale wymyśliłem sobie, że K2 zorganizujemy, zresztą w stronie chińskiej robiliśmy, bo była bardziej lepsza dla nas była. Pojedziemy na początku czerwca, a na początku lipca wyjadą koledzy z mojego klubu pod Nanga Parbat. I tak sobie wymyśliłem, że jak my skończymy K2, oczywiście zakładałem, że zdobędziemy, prawda? Będę zaklimatyzowany, wracamy Karakoram Highway do Chilas, do Pakistanu, skąd się idzie pod ściany Diamir. A tam moi koledzy już, obozy, baza, liny, założone obozy. Ja przyjeżdżam, przychodzę do nich, biorę tylko sobie dziumarek i na szczyt sobie wchodzę ostatni, pyk, pyk. Tak sobie wymyśliłem, prawda? No, nieźle to wymyśliłem, trzeba przyznać. I rzeczywiście to K2 zdobywamy. Z Amerykanami, z Włochami ich zaprosiłem. Trochę nam się przedłużyła tam ta akcja, bo jeszcze czekaliśmy na Szyrysiek i Pawłowski i Piotrek Pustelnik wejdą. Pierwszy raz miałem telefon satelitarny wtedy. Taka walizka. Teraz to... Tak jak kiedyś komórki. No, łączę się z naszym klubem, z prezesem. Mówię, Janusz, byliśmy na szczycie, tu zdaję raport. I oczywiście moje pytanie było pierwsze, co tam u chłopaków pod Nanga Parbat? On mówi, no muszę ci to powiedzieć, oni są już w kraju. Ja mówię, jak to w kraju? No był okres 2 tygodnie złej pogody i zrezygnowali. No tak, teraz. Nigdy pod tą górą nie byłem. Góry nie znałem, nic. Miałem tylko zdjęcie ściany. Jedno jedyne. Muszę powiedzieć, to były takie bardzo ciężkie dni. Wracając, prawda, z Chin tam do Karakoram Highway, do Chilas. Rano moi przyjaciele pojechali dalej do Islamabadu. Ja zostałem w hotelu. Bo tak sobie mówię, poddać tak od razu, zobaczę, co się będzie działo. Przyszedł do mnie taki człowiek, Manam, miał na imię, takim był sardarem na tej polskiej wyprawie. On wiedział, że ja jestem, nawet byłem kierownikiem tej wyprawy, takim formalnym. Mówi, on wiedział, że ja będę coś kombinował. Mówi, wiesz, ja ci tak muszę powiedzieć prawdę. Mam dwie takie wiadomości, mówi, dla ciebie. Ja mówię, jakie? Mówi, jedną znam, że nie ma chłopaków. Mówi, jaka jest druga? Mówi, nie ma żadnej wyprawy. Były 3 wyprawy, wszystkie się wycofały. Bo tak to jeszcze myślałem, że tam znamy się trochę. Czyli złom dołączyłbym się złom gdzieś tam. No, tam dołączył się, prawda? No i po tej wiadomości sobie myślę, kurczę,
co tu robić? Tak się poddać? On tak widział, że mam takie wątpliwości. Mówi, słuchaj, możesz spróbować. Mano, mówi, dam ci tu 4 tragarze, wszyscy mają kałasznikowa, sam będziesz bezpieczny, prawda? Kilkanaście lat później rozstrzelali 9 chłopaków tam, Terik Taliban, na tej właśnie łączce, gdzie miałem iść. Wtedy się czułem bezpiecznie. I rzeczywiście szedłem, ale muszę powiedzieć, że czasem mamy w życiu takie sytuacje, że człowiek się modli o to, żeby się na przykład pogoda popsuła. Mhm. Bo tak sobie myślę, jak się pogoda popsuje, to już koniec sezonu, już nikogo nie ma. To jak, bo my mamy, tak się, to jest brzydkie powiedzenie, ciągnąć łacha, tak w klubie, nie? Ze sobą. To takie pierwsze pytanie, bo no jak tam było pod tą nangą Barbat, nie? No i tak sobie myślę, jakiś argument, nie? Teraz znaleźć. Codziennie rano się budzę, wyskakuję z namiotu. Kiepska pogoda. Lampa. Była dobra. Drugi dzień, lampa. Trzeci dzień, lampa. Strach mi obleciał, teraz tak, jak tu się wycofać, nie? Nie mogę powiedzieć, że pogoda się załamała. Wrzut mi wyrósł. No ale jakbym tak powiedział chłopakom, że wiecie, no wrzut mi wyrósł, nie? To by tak trochę się śmiali chyba ze mnie, nie? Z powodu, przecież miałem apteczkę, prawda? Wiedziałem, że to jest sytuacja taka, że jak nie wejdę w ścianę, to się... Jak się za długo człowiek zastanawia, logicznie rzeczą biorąc, na logikę, że nie powinienem tego robić. Nie znałem góry nic. Byli tylko ci pasterze na 4000. Ściana, 4 km różnicy wysokości, 3 km szeroka. Nawet nie wiem, gdzie, jak się tam tędy wspinać. Wiedziałem, że muszę taką stosowną zasadę. Jak już wchodzę w ścianę, to nie wycofuję się. No chyba, że jakaś tam pogoda czy coś. No, wspinałem się całą noc, nie wiem. Znaczy, poszedłem wcześniej, oczywiście dzień tam poszedłem pod ścianę szukać jakiegoś wejścia. Znalazłem liny gdzieś w jednym z kuluarów, wiedziałem, że chyba tędy. Jakieś tam były pozostałości po wyprawach. Wspinałem się całą noc, dostałem tak w tyłek tam, bo za dużo wziąłem z tego sprzętu, nie wiem, ileś tam dni mi się wydawało, a to nie było niepotrzebne. Część zresztą zostawiłem gdzieś po drodze. Doszedłem na 6000 takiego miejsca, gdzie mogę rozbić namiot. O, tam podżyłem na tym, ponieważ mi tak bolał ten rzut, że zacząłem brać jakieś leki, wpadłem w komę, w taki letarg. Pierwsze w życiu mi się to zdarzyło. 24 godziny byłem out. W ogóle, znaczy ja się tam budziłem, coś robiłem, próbowałem gotować, ale byłem kompletnie... Lekarz twierdził, że być może to wyczerpanie nocne plus te medycyny, które chyba wziąłem za dużo jakieś, spowodowały, że byłem w letargu. Dopiero się tam ogarnąłem następnego dnia rano w tym namiocie. Zresztą to był ten w tym miejscu, gdzie potem Adam Bielecki i Denis Rubko szli po Elizabeth Revol, właśnie oni ją tam spotkali w też tym miejscu. Pomyślałem sobie, nie, już nic nie biorę. Wziąłem tylko kurtkę połową, maszynkę, garnek, mówię, wspinam się do góry, jak tylko wysoko się da, wykopię sobie jakąś jamę, przesiedzę. I miałem szczęście, bo już doszedłem aż do 7300 gdzieś. Z 6 na 7300. Nie musiałem kopać jamy, pod takim serakiem zobaczyłem linę schodzącą do śniegu. Pomyślałem, że coś tam musi być. Rzeczywiście odkopałem, połamany namiot był. Odkopałem go, wszedłem tam, ugotowałem herbatkę. Nad ranem ruszyłem do szczytu. Szczyt to jest tak jakby kopuła Mięgłyszowieckiego postawiona na górze. W ogóle ja tam ginąłem, zresztą nie tylko ja, wielu ludzi mieli problem z orientacją, bo nie ma jakiegoś wyraźnego filara jednego albo... Tylko tak trzeba, kuluarek na filarach, z lewa w prawo, w lewo. Ja wiedziałem, że mnie się wydało, że już w ogóle przeszedłem na drugą stronę góry, bo to jest olbrzymi masyw. Potem się okazało, że nie, że byłem jednak po lewej stronie, tak jak powinienem być. Wiedziałem tylko, że trzeba wyżej, wyżej i wyżej. No, jeśli się da wyżej, to znaczy, że jeszcze nie jest szczyt, prawda? I wreszcie po prawej stronie zobaczyłem wierzchołek. Boże, jak się ucieszyłem. Wszedłem na szczyt, bo byłem szczęśliwy, ostatni szczyt do korony. Ale po raz pierwszy w życiu miałem taką obawę. Zaraz, jestem sam, tam tylko ci pasterze na dole. Jakiś, jak to udokumentować? Jakoś dowód jakiś, albo coś. Zrobiłem ze 4 zdjęcia, tam wie pan, zdjęcia dzisiaj to można no, sobie gdzieś wklepać. Mówię, nabiorę kamieni. Wziąłem z 6 kilo kamieni. No, każdy wie, jak wyglądają przecież, nie? Kamienie Nanga Parbat. Ale potem pomyślałem, że tak trochę mało, nie? I zobaczyłem taki kawałek żółtego materiału. Pociągnąłem za ten materiał. Wyszedł z hakiem pamiątkowym, mosiężnym, ale był wygrawerowany. Austria 76. No właśnie, i co, oddał pan ten hak? Nie, High Mountain Group Graz, ale nie dokończę jeszcze historię. To oczywiście haczyk do kabry. Zjechałem w półtora dnia do tych pasterzy.
No oni w ogóle, ten Manam wyszedł naprzeciwko mnie, też wywalił taką serię z kałacha w powietrze, na powitalną i mówi do mnie, well down. Ja mu nic nie pokazywałem. Ja mówię, no well down. I tak well downujemy sobie. On czuł tu, że jest taka sytuacja trochę dziwna i mówi, słuchaj, jakbyś miał wątpliwości albo problemy z udowodnieniem, że ty byłeś na szczycie, on, ja mu tego haka nie pokazywałem, to my tu wszyscy pasterze możemy zaświadczyć, że ty byłeś. No, jak wy możecie zaświadczyć? Pokazali mi taką lunetę, oni mnie tą lunetą prowadzili do szczytu i z powrotem mnie obserwowali. Pana. No to jednak muszę powiedzieć, że no coś takiego, co mi się prawie nie zdarzyło i nie powinienem tego absolutnie robić. No ale udało się w każdym razie, bo oni w ogóle uważali, że przyszedł jakiś lekko świrnięty facet, bo ja wyglądałem jak turysta, który przyszedł z plecakiem, nie? Normalnie wyprawa, to ci pasterze są przyzwyczajeni, przyjeżdżają tam 10 namiotów, kierownik, 10 uczestników, 2 miesiące akcja, kucharze, oficer łącznikowy. A ja tak przyszedłem jak turysta. Oni pytają, w jakiej sprawie? Ja mówię, góra? Proszę, tu jest góra. Prawie góry. No tu, z prawej strony, nie? Nanga Parbat. No i oczywiście historia była taka, że po powrocie do kraju, okej, korona zrobiona, tam nie ma, że ta korona, jak ktoś pyta, po co ci ta korona, to mnie lepiej mieć niż nie mieć, ale to nie, nic mnie wnosiło do życia. Ale nikt mnie w klubie nie pytał o jakiś dowód, bo tam zawsze myśmy prowadzili wtedy bardzo duże, takie rozległe życie towarzyskie w tamtych czasach. Nikt mnie nie pytał, jak tam było na szczycie, no fajnie, było pogoda, no dobra, okej. Tak mnie to złościło trochę, że 4 lata później na takiej konferencji we Włoszech miałem możliwość tam opowiedzenia jakiejś historii z gór. Mówię, wezmę ten hak i wreszcie pokażę ludziom, że ja mam, bo jeszcze by ktoś tam wątpił, może nie, Polak jakiś tam był, nie był, nie wiadomo. Pokazuję ten hak, nagle wstaje z publiczności gościu i to jest mój hak. Robert Schauer. Chciał mi go zabrać. No właśnie, gdzie jest? Dałem. Muzeum. Jest u pana, w muzeum. No dobrze, do kolejnych pana wyczynów, to tak trochę żartobliwie powiem, można zaliczyć pana spinaczkę w sandałach. To jak to było z tymi sandałami? Nie, ale to ja szedłem do bazy w sandałach, bo jak głupio się założyliśmy się. No dobra, i jak mnie te palce bolały, ale wie pan, czasem są takie głupie zakłady, że dojdziemy w sandałach na 5300. No i doszedłem, tylko pobijane palce, bo z przodu nie były kryte nawet te sandały. Takie mieliśmy głupie tam żarty, że na przykład gdzieś pod Manasu szliśmy i nie piliśmy w ogóle wody, bo się założyliśmy tam jakąś butelkę soku albo czegoś innego. No i oczywiście szliśmy, nie piliśmy, okazuje się, ale to też jest, oczywiście lekarze mówią, no panie, to jest odwodnienie, no nie wolno tak robić, prawda? No mają rację, ale z kolei tak się ćwiczy silną wolę też, że człowiek ma wodę w plecaku i mówi, a nie napije się. Mimo, że mam pragnienie, bo to mąsem to w ogóle gorące, a nie napije się. I tak człowiek trochę, taki trening. Coś za coś, trening taki trening. Psychiczny. Osiągnął pan w wysokich górach praktycznie wszystko. Ale były również trudne momenty, kiedy szliście, ginęli pana koledzy, kiedy szliście innym himalajstom z pomocą, ratując im życie. Czy Krzysztof Wielicki ma poczucie strachu? Strach mam. Ja myślę, że każdy wspinający się, szczególnie w górę, ale w ogóle wspinający się ma strach, tylko jest strach kreatywny, nie lęk. Nie można mieć lęku, bo lęk paraliżuje człowieka, a strach buduje wyobraźnię. Predykcja jest taka, nie? Taki strach, to jak wchodzimy do samochodu, to też mamy strach, nie? Czy mamy opony, czy jest powietrze, czy jest paliwo, tego rodzaju strach. Taki strach trzeba mieć, bez strachu nie byłoby alpinizmu, ja uważam, bo strach jest potrzebny, ale proszę mi wierzyć, że w moim pokoleniu nikt nie myśli, że nie wróci. Zawsze każdy mówi, ja nie wrócę? Niemożliwe, chłopi, nie takie rzeczy robiłem. To jest coś takiego, co nie jest uprawnione do końca. Ale tak jest. Ja znam tylko jedną osobę, która po traumatycznych przeżyciach zrezygnowała ze wspinania. No, może byli tam inni, z innych z powodu kobiety albo czegoś, to może choroby. Ale generalnie nie znam takiej osoby, bo wszyscy uważają, że gdybym ja odszedł, to mój partner by się też wspinał nadal, bo to jest taka pasja, z którą się umiera. Nie da się z tego wycofać, z tej pasji. Nie da się zamienić z tej pasji w wspinanie, nie wiem, na wioślarstwo. No nie da się. Także tu strach jest potrzebny, ale tak mówię, strach kreatywny, nie lęk, a strach. A strach. Śląsk to wielkie nazwiska w pana sporcie. Skąd wzięła się taka wielka tradycja tu na Śląsku? Tego nikt nie wie. Ja myślę, że może to wynika z tego, że Śląsk i ludzie na Śląsku są ludźmi pracy.
Ja tak sobie teraz taką szukam. Wytłumaczenie. Wytłumaczenie. Czyli nie poddawania się, przecież proszę zobaczyć, że ludzie, tak było za moich czasów młodych, ciężko może i teraz pracowali i nie narzekali. Bo uważali, że praca jest najważniejsza, a to można by przełożyć również na wspinanie, prawda? Bo jest coś takiego jak sztuka cierpienia, prawda? No i przecież wielu tych górników bardzo cierpiało. To nie było proste życie, prawda? Ale może być sztuką. A w naszym sporcie, uważam, ta sztuka cierpienia polegała na tym, że mieliśmy jakiś cel, prawda? I po drodze się cierpi, żeby go osiągnąć. Ale to jest wartość, to nie jest nic złego, prawda? To jest jakaś wartość, bo ona mnie prowadzi do celu, prawda? Nie mówiąc o tym, powiem panu tak, historycy, zresztą zgadzam się z nimi, akurat nasza największa działalność, złota dekada, taka poszerzona trochę polskiego alpinizmu, przypadła na trudne czasy społeczne. Większość, prawie wszyscy ludzie z tego środowiska byli wykształceni po politechnikach, uniwersytetach. Trudno było zrobić karierę jakąś, prawda? No, wszyscy tam mieli to samo mniej więcej, tam, prawda, M2, M3, jakąś tam meblościankę, jakąś franię, pralkę, co. Niektórzy mieli malucha, ci, ale wie pan, jeśli ktoś miał pasję, to mówił, no nie da się tak pracować. I żeglarze, alpiniści uciekali z kraju. No i sportowcy tak samo, bo... Uciekaliśmy z kraju. Była to taka odskocznia od tego szarego życia. Szarego życia. I trochę szansa na to, tak, żeby coś w tym życiu ale osiągnąć. Ale to mogli robić, tak, ci, którzy mieli jakąś pasję, tak? Mieli pasję, no... Uciekali. Ciężko być, zostać na przykład, ja, tak jak powiedziałem, byłem chodziarzem, ciężko zostać chodziarzem bez pasji. No tak? Zgadza się. Trzeba te swoje kilometry przejść dziennie, tak? I to się może nałożyło właśnie w tej historii na te trudne czasy polskie. Do tego doszła ta potrzeba pisania historii, dorównania kolegom z Zachodu, że my Polacy nie gęsi, my też potrafimy coś zrobić, prawda? I to razem się złożyło być może na sukcesy, bo ta złota dekada przypada, nie tylko ja jestem tu jednym elementem, na całe pokolenie tam nasze walczyło, prawda? I te sukcesy dotyczą całego pokolenia. Wystarczy teraz powiedzieć, że na 14 szczytów 8000 zimą Polacy zdobyli 10. Niestety nie zdobyliśmy ostatniego, czyli K2. Ja trzykrotnie zimą próbowałem K2 i moi przyjaciele z wyprawami. I 2 lata temu przyjechali Szerpowie, 45 Szerpów, 10 z nich było na 7600. Była dobra prognoza, game is over. Zrobili ostatni szczyt Szerpowie. Pytany często. Cieszy się pan, że to właśnie oni? Właśnie tak, bo pytany przez, oczywiście zdają, no i co tam z tym K2 dla Polaków, nie? No bo 3 próby mieliśmy. Ja mówię, wiecie co, jak mieli to zrobić Rosjanie, Kazachowie, Włosi albo Hiszpanie, to już lepiej, że to zrobili Szerpowie. Miejscowi. A wie pan dlaczego też myślę sobie, ja im pierwszy pogratulowałem też. Bo oni odzyskali tożsamość. Przez wiele, wiele lat oni nie mieli tożsamości. Oprócz Tenzinga, który no był Hilarion Tenzing był nazwany, to potem i te wszystkie komercyjne wyprawy, to wie pan, kto wszedł na szczyt? John, Frank i 4 Szerpów. No name. A teraz mają nazwiska. Zdobili K2. Także może dobrze, że tak się to skończyło. Bardzo dobrze. Ale nikt nam tej ksywy Ice Warriors nie odbiorą. Panie Krzysztofie, co pana zdaniem w tym sporcie, w himalaizmie jest najważniejsze? Co u pana było tym atutem? Zdrowie genetyczne i to zdrowie psychiczne? Marzenia, wiara, wszystko, konsekwencja poparte ciężką robotą? Wszystko, co pan powiedział. Oczywiście, czy szczęście genetyka w himalaizmie? Też. A jaką rolę odgrywa tu odwaga? Czym jest ta odwaga w górach? Ja wiem. Odwaga? Ja nie wiem, że jestem odważny, ale... Na pewno jeden taki ważny element jest genetyka, co nie znaczy, każdy może się wspinać. Tylko ci, którzy są uprzywilejowani genetycznie, im jest łatwiej. Jeśli mają na przykład VO2 max wysoki, no to na 8000 jest tylko 1/3 tlenu. No to wiadomo, jeśli ktoś miał wysoki ten VO2 max, czyli współczynnik przyswajania tlenu, to on będzie się trochę lepiej czuł niż ci, którzy mają niższy. To jest pierwszy. Genetyka, wytrzymałość. Może nie jest potrzebny duży wysiłek chwilowy, ale w dłuższym czasie. Na przykład, że organizm może być niezasilany przez dzień, dwa, a działa na wysokim poziomie jeszcze, czyli potrafi czerpać zapasów, czyli tego typu wytrzymałość, prawda? No i wie pan co? Do pasji są to, w pasji, jak się zaczyna pasja, to się zaczynają marzenia.
Jak się nie ma marzeń, to się nic nie zrobi. Trzeba mieć marzenia. A potem, żeby zrealizować te marzenia, ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że nie trzeba mieć marzenia, tylko trzeba je realizować. Trzeba je poprzeć pracą. Pracą, determinacją. No, to jest ta sztuka cierpienia, determinacja, to jest strasznie ważna. I oczywiście na naszej drodze było tak, że my cały czas pracowaliśmy w zespołach razem. W końcu jesteśmy stadną istotą. Człowiek jest stadną istotą. I na pewno lepiej jest mieć osoby bliskie, łatwiej się przechodzi trudne sytuacje, tak? Sukces też nie smakuje w samotności, więc myślę, że to są takie bardzo ważne elementy. Ktoś mi teraz powiedział, że szczęście to jest wtedy, kiedy się ma, w każdym wieku, zaznaczam, kiedy się ma cel, bliskich ludzi wokół, uprawia się jakiś może sport czy aktywność, no i odpowiednie odżywianie. A jest pan zadowolonym i szczęśliwym człowiekiem? Tak. I bym nie zmienił nic w życiu. Nic bym nie zmienił. Jest pan autorem i współautorem kilku książek. W tym Krzysztof Wielicki, Piekło mnie nie chciało. Dlaczego taki tytuł? To ktoś mi wyciągnął, bo ja tak gdzieś powiedziałem. Byłem w jakiejś trudnej sytuacji. Właściwie powinienem nie wrócić, prawda? Ale Piekło mnie nie chciało, pozwoliło mi żyć, bo mówię, najlepiej jest piekle przecież, ale mnie nie chciało. Czyli stąd ten tytuł, tak? Stąd ten tytuł, tak. O czym on mógł też świadczyć o tym, że ja już wiele razy powinienem w tym piekle być, ale ono mnie nie chciało jednak. Niektórzy mieli mniej szczęścia i ich zawołało piekło. Wymienię pana nagrody. W 2006 roku został pan laureatem Super Kolosa za całokształt. The Explorer Club uhonorował pana nagrodą Lowell Thomas Award. Otrzymał pan tytuł giganta Gazety Wyborczej. Jest pan odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest pan honorowym obywatelem Ostrzeszowa. Jest pan sportową gwiazdą, a na dodatek, ale również Międzynarodowa Unia Astrologiczna nazwała jedną z planetoid pasa głównego pana nazwiskiem. Dostał pan od Francuzów złoty czekan. Dostał pan od króla Filipa nagrodę księżnej Asturii i koreańską nagrodę Mountain Culture Award. Bo ja wiem, która ta nagrody to nagrody mało ważne. No jak mało ważne? Bo ja wiem. Napisał pan ogromny rozdział historii polskiego, ale przede wszystkim światowego, himalajzmu. Ale nie dla nagród się wspinaliśmy, ani ja, ani moi przyjaciele. Nie, na pewno, że nie. No to tak jak... Bo myślę, wie pan, że... wspinaliśmy się po to, żeby się zrealizować. To jest coś takiego, że jak człowiek ma taką potrzebę w tej pasji realizowania się, to są ludzie, którzy nie muszą się realizować, prawda? A są tacy, którzy muszą cały czas ich nosić. Im się łatwo żyje, tym ludziom, no, którzy się nie muszą realizować, tak, bo tak. Oni mają takie bardzo proste na, życie, na tak? Oknie, no, dokładnie. Na ulicę, nie? Natomiast jak się ma pasję i cele, to pasję, jest... cel, to... Czy czegoś może w tym pana CV jeszcze brakować? Tych medali dużo jeszcze różnych za wybitne osiągnięcia na początku sportowe. Programu pan powiedział, że ale, ma pan marzenia, ale w dalszym ciągu... Nie, no ja cały czas jeszcze jeżdżę w góry. Tak się troszeczkę skupiłem na eksploracji w Pakistanie. Taki jest pasmo Hunza, Karakorum Zachodnie, gdzie jeszcze jest trochę szczytów. 6000, co prawda, ale dziewiczych, niezdobytych. No i staramy się tamtą eksplorację robić, bo wie pan, już jak widzę teraz w tych, na tych głównych szczytach, tam K2 czy Everest, setki wycieczki ludzi. Chyba są, co? Setki teraz. Ludzi w ogóle. My to często nazywamy już turystyką wysokogórską, bo to oni, wie pan, oni piszą swoją historię, ale oni nie piszą światowej. Swoją tak, jak pan X, który wszedł, to mówi, o, zrobiłem sobie zdjęcie, byłem na Everestie, prawda, czy gdzieś tam. Ale to się, w annałach himalaizmu się w ogóle tego nie odnotowuje, nie? Trzeba zrobić coś ciekawego. I mi się podoba też teraz taki element eksploracyjny. Jeździmy w taki rejon, powiem panu, gdzie w promieniu, z ostatniej wioski jak się wychodzi, to w promieniu 50 km nie ma nikogo. Nikogo tylko. Sami. Idziemy, mówimy, o, tu sobie zrobimy bazę. I jakieś tam koledzy szukają map. Tak, eksploracja to jest fajne, bo człowiek się czuje tak jak ci eksploratorzy sprzed wojny, prawda? Tylko, że na niższych szczytach, prawda? Oprócz spinania, oprócz eksploracji, oprócz wyjazdów w Himalaje, co pan robi w wolnych chwilach? Jak pan wypoczywa?
Ma pan takie... Ja na wsi wypoczywam, bo lubię przebywać. Ogródek, las, tak. Ja drzewo trzeba zrąbać, coś tam. Ja bardzo lubię. No w ogóle wieś to dla mnie jest ciągle coś do zrobienia, wie pan. Na wsi to nie ma tak, że jeszcze dom w lesie w ogóle to ciągle coś jest do zrobienia. Także ja mam tam, no jeszcze oczywiście mam dużo dzieci, dużo wnuków, mam 7 wnuków, proszę sobie wyobrazić. To jest co robić, tak? Jak przyjedzie 7 wnuków. Żeśmy na ten temat przez telefon rozmawiali, jak mi pan powiedział, że trzeba coś zrobić, żeby nie, wnuków nie odwiedzać gdzieś daleko za granicą. Właśnie. To prawda. No w każdym razie, poza tym, wie pan, na starość, że tak powiem, chociaż ja się nie czuję tak bardzo stary, bo się czuję bardzo dobrze, to coraz bardziej dostrzegam naturę i życie z naturą. Już miasto mnie już nie pociąga. Żadne tam, byłem niedawno, już chyba 3 raz w Nowym Jorku i w Waszyngtonie tam na zaproszenie. Byli ze mną przyjaciele też, i oni chodzili po tym Nowym Jorku i wow, wow, czyli te szczyty wow. Pana nie kręcą. A ja tak mówię, co wy tu w tym widzicie w ogóle? Ja w tym nic mnie tam nie pociągało, prawda? Pana tam nie kręci. I tam się człowiek czuje no name, a na wsi człowiek ma sąsiada, napalimy ognisko, zapalimy, coś zrobimy. Nie, no, takie życie mi odpowiada. Czego można dziś Panu życzyć? Oprócz zdrowia oczywiście. No, zdrowia oczywiście, czego? No, żebym skończył życie w jednej sekundzie, nie wiedząc o tym. Mhm. No nie chcę Panu tego życzyć, bo życzę Panu, żeby Pan zdrowy jeszcze długo żył. Ja mówię o sposobie odejścia, jasne, prawda? Jasne. O sposobie odejścia. Mhm. Chciałbym... Bez męczarni. Najlepiej się zasnąć i nie obudzić. Nie obudzić. I tego całego serca, przede wszystkim tego zdrowia, żeby ten moment odejścia był jeszcze daleko, daleko odwleczony nie wybieram się, w czasie. Nie wybieram się. I tego zdrowia Panu życzę w imieniu własnym i sympatyków Pana wielkich wyczynów, Panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był niesamowity człowiek, legenda polskiego i światowego himalaizmu, Pan Krzysztof Wielicki. Panie Krzysztofie, jeszcze raz serdecznie Panu dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, za Pana udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu i życzę Panu tego zdrowia, tego spędzania fajnego czasu na wsi w swoim domu, ale również takich sympatycznych powrotów w Himalaje, w te miejsca, które Pan pewnie ukochał. I jeszcze raz muszę podkreślić, że było mi bardzo miło dziś Pana gościć w moim programie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja również Panu bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. A Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie były wyśmienity sztangista, mistrz olimpijski, pan Zygmunt Smalcerz. Oglądajcie nas Państwo tylko w TVT już w następny weekend. Do zobaczenia. Jeszcze raz, Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. I zdrowia. Dziękuję.